Tezeusz zaręczył się z Ariadną, a potem z ognistą Amazonką, która powiła mu syna Hipolita. Jak śmiesz palić w pobliżu jej królewskiej mości? Nie zapaliłem. Po co papierosy? Są niepotrzebne. Nasz system nerwowy jest narzędziem pracy. Ja nie piję. Ja nie palę. Ja nie bombarduję swoich zmysłów i jestem w szczytowej formie. Lekolata! Dzisiejsze czytanie performatywne sztuki Fedra Fitness Isztvana Tashnadiego to drugie czytanie w ramach cyklu Teatr Hu. Planujemy jeszcze 6 kolejnych w różnych instytucjach, a także w różnych miastach. Organizatorem tego wydarzenia jest Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego oraz Węgierski Instytut Kultury. Czy wczoraj w nocy tu, w naszej łożnicy, rzuciłeś się lubieżnie na tę dziewczynę i skradłeś jej dziewictwo? Wydarzenie odbywa się w ogóle w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. To bardzo ważne wydarzenie i szalenie cieszymy się, że uczestniczymy w tak dużym przedsięwzięciu. Widzę swoją matkę. Nago. Maścią ze złotego naczynka smaruje zad drewnianej krowy. Dziurę. Moja matka wciska się w drewnianą krowę. To nas wprawia w chorobę. Gdy zwierzę się znarobi, trzeba je poskromić. Musisz dostać nauczkę. 15 uderzeń batem. A ta sztuka, no Fedra Fitness Tashnadiego, no jest jednym z tekstów, które po prostu jak dostałem do ręki po pierwszych paru linijkach, jak zacząłem czytać, to byłem po prostu zachwycony. Tak? Bo moim zdaniem jest to świetnie napisany tekst. W Polsce brakuje tekstów na takim poziomie literackim po prostu, że też, przepraszam, teatralnym, ale jakby ten tekst się broni po prostu, nie musiałem przekonywać aktorów w ogóle, żeby w niego wejść. Czasami za rodziców ma państwo lub ulicę, czasami go rodzice przemycą na granicę. Czasami człowiekowi próbówka bywa matką, czasami się przyczyni anonimowy tatko. Bardzo dobry tekst, fajni ludzie i świetny reżyser. No i tutaj tak było, myśmy od razu jakby Maciek wiedział dokładnie jak chce nas poprowadzić, dokładnie wiedział czego chce od postaci, od tego tekstu i zakreślił nam relacje i tak dalej. I właściwie jak już się ma takie coś, taką bazę, to później jest, no trzeba tylko wejść w te postaci gdzieś tam, w tą energię. Ja chcę ci służyć, przy twym łożu ciągle na baczność stoję, stróżuj i nie zło, nie wystarczy tylko ręką. Skinąć albo zagwizdać. Wystarczy posłać mi leciutki uśmiech, wystarczy słowo całości. Każdorazowo są to sztuki węgierskie, bądź sztuki, które dotykają relacji polsko-węgierskich. Wybierają je samodzielnie reżyserzy. Olbrzymia ściana wody uniosła się naraz. Góra stała się dołem, dół się w górze znalazł. To zemsta Posejdona. To jego cielsko płynne dławi Kretę, a teraz sięga po kontynent.